Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać zrobiony własnoręcznie automatyczny zestaw do podlewania, do zraszaczy, do podlewania ogrodu. W skład zestawu wchodzą trzy elementy: przekaźnik Sanow, przekaźnik taki standardowy, nie po Wi-Fi, oraz elektrozawór. Pokazuję to oczywiście na sucho, tutaj na stole, przed podłączeniem do ogrodu, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko działa. Więc na jakiej zasadzie działa ten przekaźnik? Tutaj na wejście dostajemy 230 V, czyli napięcie z gniazdka. Ten przekaźnik działa po Wi-Fi, aczkolwiek ja tutaj na potrzeby tej prezentacji będę korzystać z tego włącznika, który nam tu przekazuje i napięcie dalej. Można tym sterować poprzez komórkę, poprzez internet, w sposób już pełni automatyczny lub przy pomocy jakichś skryptów, na przykład sprawdzić, jaka jest prognoza pogody. Jeżeli pada deszcz, to nie ma sensu podlewać. Jeżeli nie pada, to albo jest planowana susza, to włączyć na przykład zraszacze na dłuższy okres czasu. To może pokażę w następnych filmach, gdzie będę prezentował, jak system już sprawuje się w takim rzeczywistym środowisku, już podłączony do ogrodu. Na razie na sucho. Więc tak, przekaźnik po Wi-Fi przekazuje nam sygnał na cewkę takiego standardowego przekaźnika. Tutaj, jak widać, nie ma napięcia. Cewka, jeżeli jest niepodłączona, to przepuszcza nam napięcie na gniazdko normalnie zamknięte. I teraz tak, tutaj właśnie mamy podawane cały czas 230 V na ten przekaźnik. I tutaj możemy sobie sprawdzić, że nam się próbnik powinien zapalić. O, widać, pali się. Więc tutaj mamy cały czas napięcie. To napięcie tutaj nie występuje, bo to jest wyjście normalnie otwarte, więc ono będzie załączone w momencie, jak przekaźnik nam ten bezprzewodowy przełączy napięcie, jak cewka będzie tutaj odpalona. Czyli normalnie tutaj mamy zasilanie 230. Widać, pali się próbnik, pali się, więc tutaj mamy na wyjściu normalnie zamkniętym, czyli na linię brązową mamy wejście do elektrozaworu. Elektrozawór jak działa? Mamy dwie linie, brązową i niebieską. Brązowa linia zamyka nam zawór, więc w tej sytuacji, jak widać, mamy zawór zamknięty. Jeżeli zmienimy, czyli jeżeli na niebieski damy napięcie, na brązowy bez napięcia, to wtedy zawór nam się zacznie otwierać. Jeżeli obydwa są załączone, obydwa mają napięcia, czyli i brązowy, i niebieski mają napięcia, wtedy zawór się będzie kręcił w kółko, czyli będzie dostawał cały czas sygnał i otwórz, i zamknij jednocześnie, więc jeżeli będzie zamknięty, no to ma sygnał otwórz, więc się będzie otwierał. I w przeciwną sytuację, jak już będzie otwarty, no to dostaje sygnał, to się teraz zamknij, no więc będzie zamykał. Na linię żółto-zieloną podajemy linię neutralną, czyli tak zwane 0. Ona jest na stałe podpięte. Na stałe do tego przekaźnika, tak jak mówiłem, tutaj mamy napięcie podpięte. No dobrze, więc jak to działa? Włączmy teraz tutaj sobie guziczek. To oczywiście można też zrobić z komórki, można zrobić przez internet. Ja tutaj upraszczam sytuację i nie chcę sobie komplikować tego filmiku i pokażę to, jak to działa na guziku. Więc tak, włączamy guzik i zobaczymy, co się stanie z zaworem. Włączamy zawór. Teraz tak, tutaj teraz mamy napięcie na, jak widać, na niebieskim, czyli na linii otwórz. No i zawór nam się otwiera. Zawór jest w pełni otwarty i linia brązowa nie ma napięcia teraz, czyli tu jest 0.
Teraz, jeżeli zamienimy sytuację, czyli naciśnimy guzik, a teraz jeszcze może pokażę, że na cewce jeszcze jest napięcie. Tak, na cewce. Cewce. Tak, na cewce mamy napięcie. I elektrozawór jest otwarty. Jeżeli wyłączymy napięcie, zawór nam się zamyka. Czyli na cewce nie mamy napięcia, na linii normalnie otwartej nie mamy napięcia, mamy napięcie na linii normalnie zamkniętej. Tu jest napięcie i to powoduje nam, że zawór nam się zamyka. No i tak w kółko, tak? Włączamy. Tutaj ten przekaźnik trochę hałasuje. Trzeba go docisnąć mocniej, to wtedy działa ciszej. No i jest przełączony. W drugą stronę. Zamykamy. I działa. Teraz tak, jeśli chodzi o koszty. Ten przekaźnik po Wi-Fi to jest koszt jakichś 5 dolarów, 18 zł na nasze. To gniazdo tutaj, wyłączę, to gniazdo tutaj wraz z tym przekaźnikiem to był koszt rzędu 30 zł, może nawet mniej, 25, jakoś tak tyle mnie to kosztowało. I ten elektrozawór od Chińczyka SH5000 razem z tym tutaj tą częścią mechaniczną plus ten elektrozawór to był bodajże koszt 50 zł, może 70 zł, już nie pamiętam dokładnie, ale generalnie całość zamyka się powiedzmy 110, no powiedzmy policzmy kable, no 120 zł, tak? 20, 30, 50, no i ten dajmy powiedzmy 70, no to mam 120 plus kable 130 zł. 130 zł za taki zestaw, który będzie mi umożliwiał automatyzację całego procesu podlewania. I tak mówię, będę mógł sterować tym poprzez komórkę, poprzez internet w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będę podłączony pod internet, będę mógł tym sterować. Będzie tutaj wgrana supla na tego Sanofa, czyli oprogramowanie tutaj polskie. Będę się łączył z polskim serwerem, albo postawię sobie ten serwer u siebie. Więc jestem tutaj całkowicie niezależny. Nie wysyłam nigdzie informacji w sposób jakiś, nie wiem, niekontrolowany. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego zestawu albo sposobu instalacji, okablowania, no to chętnie służę pomocą. Mogę jeszcze coś wyjaśnić. Może jeszcze tak na początek, na koniec podsumowanie połączeń. Czyli na tego Sanofa tutaj zapodajemy mu na input 230 V, na output kabel tutaj brązowy z napięciem idzie nam na cewkę. Kabel neutralny idzie na tą drugą linię. Tutaj na neutralną z elektrozaworu kabel żółto-zielony. Na wejście tutaj do tego przekaźnika tutaj zawsze jest 230. Tutaj zawsze będzie 230. Dlatego jest tutaj podpięte z tego wejścia od gniazdka. Linia normalnie otwarta, niebieski kabel, linia normalnie zamknięta, kabel brązowy. I generalnie całe podłączenie, kwestia, jak ktoś jest sprawny, to całe okablowanie zrobi powiedzmy w 10 minut, 15. Mniej zaawansowana, może pół godziny, może godzinę, no ale nie jest to trudne. Dobrze mieć próbnik albo miernik, tak żeby tutaj wiedzieć, gdzie jest napięcie, gdzie jest 230, gdzie jest kabel neutralny. Ważne, istotne jest, żeby tego nie pomylić, bo wtedy wszystko nam się tutaj popsuje i to podłączenia nie będą działały poprawnie. Docelowo tutaj ten przekaźnik będzie zainstalowany na szynie w
skrzynce w domu. Tak samo do tego przekaźnika też można kupić taką nakładkę do zakładania do skrzynki na listwę DIN. Zawór będzie oczywiście, no, ten musi być podłączony pod wodę, zgodnie tutaj z tym kierunkiem opisanym, no i podłączony do zraszaczy i do źródła wody. I to wszystko tak naprawdę. W ogrodzie oczywiście już w dowolny sposób rozkładamy i podłączamy zraszacze, linie kropujące, czy cokolwiek kto tam ma, tak żeby nam to pasowało, tak. Sterowanie będzie wyglądało właśnie w taki sposób. Dziękuję za uwagę. Prośba o komentarze, łapki w górę. I dziękuję, do usłyszenia.